Bierzemy kartkę A4. Zginamy w pół. Dociskamy, wyrównujemy. Zaginamy z jednej strony, potem z drugiej. Znowu wyrównujemy, dociskając. O, tak jak pokazane. Zaginamy jeden z rogów na czapeczkę. Potem zaginamy z drugiej strony, też jakby na czapeczkę. Zaginamy mniejszy. Z drugiej strony tak samo zaginamy, jak pokazane. Obracamy i z tej strony robimy tak samo. I wychodzi nam taki kapelusik jak na lato przed słońcem. Teraz zginamy w pół. Wyprostowujemy i zaginamy z powrotem, tak jakby, tak jak widać. Z drugiej strony równolemy tak samo. Wychodzi znowu czapeczka, malutka, tylko tym razem na lalkę. Zginamy w pół i mamy żabkę. Albo brudnego ucznia, żeby za ucho brać dla nauczycieli. Skinamy, wyprostowujemy, poprawiamy i mamy ładną łódeczkę. Jeszcze troszeczkę od środka trzeba rozciągnąć, żeby to ładnie wyglądało i na wodzie dobrze się trzymało. Jeszcze polecam, by lepiej pływało, masłem albo olejem do smażenia posmarować spód statku od dołu. To wtedy woda go nie przymoczy i nie przesączy. No i pamiętajcie lajkować i subskrybować, bo jesteśmy najlepsi. Macie taką ładną łódeczkę, stateczek i właśnie tutaj posmarujcie masłem albo olejem, oliwką, czymś tłustym. To wtedy nie zmoknie i będzie wam długo pływał, a dla dzieci zabawa.